Jakub Brzezowski z Dębicy został zwycięzcą tegorocznego konkursu historycznego Drogi Polaków do Niepodległości 1795-1989. Finał konkursu zorganizowano w tarnobrzeskim oddziale Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Była to już 9. edycja konkursu skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych z całego województwa podkarpackiego. Cieszę się, że kultywujemy te działania związane z historią, z tą wiedzą historyczną wśród młodego pokolenia. Wiedza ta dotyczy nie tylko wydarzeń z historii powszechnej, ale również pewnych regionalizmów. Do finału przystąpiło 30 gimnazjalistów, m.in. z Przemyśla, Stalowej Woli, Dębicy czy Mielca. Niestety wśród uczestników nie znalazł się żaden uczeń z Tarnobrzega. Powiedzmy, że Tarnobrzeg jest trochę odporny na ten konkurs. Kolejna edycja i z Tarnobrzega zwykle były garstki uczniów albo nie było nikogo. No ale cóż, my postanowiliśmy z Lucjanem, że robimy to dalej. Zapraszamy serdecznie także uczniów tarnobrzeskich szkół, także nauczycieli. W następnym roku przy kolejnej edycji jesteśmy przekonani, że oczywiście będą, że tu historycy tak zmotywują jeszcze mocniej i uda się dojść. Natomiast no, trzeba się wykazywać dość dużą wiedzą i pasją w zdobywaniu tejże wiedzy. Konkurs historyczny Drogi Polaków do Niepodległości ma specyficzną formułę, która wyróżnia go spośród innych tego typu rozgrywek. Jego 3 etapy, czyli szkolny, rejonowy i finał wojewódzki, przeprowadzone są drogą elektroniczną. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, finał składa się z 2 części. Najpierw na gimnazjalistów czekały emocje pisemne i rozwiązywanie testu składającego się z pytań zamkniętych. Wyłonił on 10 najlepszych uczestników, którzy przystąpili do drugiej części, finału ustnego. Dla uczestników był to duży stres, albowiem na pytania tym razem musieli odpowiadać przed publicznością. Uczeń przychodząc na ten konkurs musi znać historię od starożytności aż do czasów współczesnych. Także bardzo szeroki zakres chronologiczny i jest to konkurs dlatego trudny. Ale co roku mamy grupę kilku osób, która prezentuje bardzo wysoki poziom wiedzy i po prostu jest bardzo miło słuchać, jak oni odpowiadają w części ustnej, czy jak rozwiązują test w części pisemnej. Ja jestem w szoku już od kilku lat. Tak jak organizujemy tutaj z panem Lucjanem i z panem Jackiem kolejną edycję finału, to jest niesamowite. Wiedza jest tak olbrzymia, że sam czasem mam wątpliwości, czy potrafiłbym odpowiedzieć na wszystkie pytania. Natomiast oni są niesamowici. Oni potrafią odpowiedzieć na każde pytanie. Oni znają się na różnych rodzajach broni. Oni są w stanie oceniać ikonografię, kartografię. Po 6 seriach pytań komisja konkursowa wyłoniła zwycięzcę. Został nim Jakub Brzezowski, uczeń 3 klasy gimnazjum w Dębicy. Nie spodziewałem się, cieszę się bardzo. Na wszystkich uczestników konkursu i ich opiekunów czekały nagrody i upominki. Laureaci w związku z tym, że był to konkurs kuratoryjny, dodatkowo uzyskali maksymalną ilość punktów na egzaminie gimnazjalnym. Konkursowi towarzyszyły wystawy eksponatów stalowowolskich kolekcjonerów. Pasjonaci prezentowali broń białą, odznaki wojskowe i hełmy bojowe. To hobby już rozwija się od kilkudziesięciu lat w zasadzie w moim przypadku, a zaczęło się raczej od zainteresowania wojskowością, trochę sklejania modeli i tak z czasem ewoluowało, aż wreszcie doszedłem do hełmów wojskowych. Tutaj jest kilkanaście egzemplarzy z mojej kolekcji, bo ja mam ponad 200 sztuk w kolekcji, więc siłą rzeczy nie mogłem zabrać wszystkich, a tutaj wybrałem takie egzemplarze ciekawsze, o ciekawszych kształtach, o takich, które można coś powiedzieć na temat danego hełmu, które są reprezentatywnymi przedstawicielami danych wzorów i państw. Konkurs historyczny Drogi Polaków do Niepodległości został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty, Muzeum Wojska Polskiego, Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Woli oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, oddział w Tarnobrzegu. Patronat nad nim objęli szef Komisji Obrony Narodowej Władysław Ortyl oraz lokalni parlamentarzyści Janina Sagatowska i Mirosław Pluta.